sponsorem relacji jest Orlen, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej. W przewodniku dla mediów czytaliśmy, że pańskie ulubione jedzenie to fast foody. Czy na tych hamburgerach... Tak, tak jest. Na tych hamburgerach nabywa się takiej siły, że 124... O Boże, no. Nie no, czasami sobie żartujemy. No, jak są głupie pytania, to są też głupie odpowiedzi. I na pewno nikt z nas się nie żywi codziennie fast foodami. Jest to dla ludzi. Można zjeść, oczywiście każdy z nas, nie powiem, że nie próbował, bo bym skłamał, no ale bez przesady, no, codzienna dieta nie jest wpisana w codzienną dietę KFC, McDonald's czy inne różne dziwne rzeczy, także ja nie powiem, jeść jadłem. Ja się raczej zastanawiałem, od czego taka siła, bo serwis 124 na godzinę to chyba nowy, nieoficjalny rekord Polski. Nie, chyba Grozer zagrał, jak jeszcze grał w Rzeszowie, 128 chyba na meczu, także. Który z zespołów w drugiej rundzie wydaje wam się najtrudniejszy? Nie wiem, szczerze mówiąc każdy jest trudny. Ja myślę, że na chwilę obecną cieszymy się z tego, że zakończyliśmy tą pierwszą fazę tych mistrzostw. Cieszymy się, że mamy komplet zwycięstw, że mamy punkty, które gdzieś tam nas klasyfikują na wyższej pozycji i to jest ważne. A to, jak to będzie dalej, będziemy się zastanawiać już od jutra. Jesteście zadowoleni ze swej gry po tej rundzie? Generalnie jestem troszkę tak zaskoczony naszą grą, bo fajnie to zaczęło wyglądać od pierwszego meczu. Fajnie się zrobił taki klimat na boisku, przede wszystkim taka atmosfera, nawet w ciężkich warunkach, jeżeli były na boisku jakieś rzeczy się działy takie nie po naszej myśli, to co się wytworzyło w środku, no, pozwalało na to, żeby spokojnie podchodzić do rzeczy. Oczywiście każdy z nas popełnia błędy, ale to, co mówię, się wytworzyło, to jest coś fajnego. Sponsorem relacji był Orlen, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej.